Jak wyglądała sytuacja polskiego kina w pierwszych latach po transformacji. Po 1989 roku rozpoczęła się debata na temat tego, jakie w istocie rzeczy miejsce zajmuje kino w systemie kultury, jakie miejsce zajmuje wobec państwa. I w gruncie rzeczy ta debata toczyła się wokół dwóch takich biegunowych stanowisk. Z jednej strony uważano, że kino jest składnikiem kultury narodowej i w związku z tym wymaga wsparcia państwa. Z drugiej strony uważano, że kino jest po prostu gałęzią przemysłu rozrywkowego i w związku z tym absolutnie nie wymaga wsparcia państwa, tylko wręcz przeciwnie, powinno sobie radzić samo w rzeczywistości rynkowej. Tutaj oczywiście były za i przeciw każdego z tych stanowisk, przy czym to pierwsze stanowisko jak gdyby takie bardziej szlachetne i bardziej osadzone w tradycji kultury europejskiej, bo to była tradycja kultury europejskiej, żeby kino traktować jako część kultury i wspierać je przez państwo. To stanowisko o tyle było w gorszej sytuacji, że ono do pewnego stopnia powielało rozwiązania z poprzedniej epoki, bo do 1989 roku panował, tak dokładnie do 1987 roku panował monopol państwa w zakresie produkcji i dystrybucji filmowej, co znaczy, że wszystkie decyzje i merytoryczne i finansowe przechodziły jak gdyby przez organy państwowe, co miało tą przynajmniej dobrą stronę, że kino nie było poddane presji komercyjnej. Można było przy produkcji filmów kierować się innymi względami, na przykład artystycznymi, oczywiście także i politycznymi, ale tam, gdzie nie chodziło o kwestie polityczne, mogły się pojawiać filmy, które nigdy by się nie pojawiły w systemie rynkowym, bo po prostu nie rokowały rynkowo. Także taka koncepcja właśnie miała tą słabą stronę, że kojarzyła się z czasami słusznie minionymi. Natomiast ta druga koncepcja, zgodnie z którą kino miałoby być częścią systemu rynkowego, no była w zgodzie z przemianami, które się dookoła dokonywały. Skoro wszystko się komercjalizowało, skoro przemysł miał działać na zasadach rynkowych, no to pytano, a dlaczego właściwie kino ma być z tego wyjęte. I ta debata trwała na dobrą sprawę 15 lat w Polsce. Ona się skończyła dopiero w roku 2005. W momencie powołania Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, który nam tutaj troszeczkę patronuje. Natomiast przez te 15 lat było kilka rozmaitych rozwiązań organizacyjnych, pośrednich, które starały się godzić jeden system z drugim. Drugim elementem, który składał się na tą sytuację po 90 roku, była radykalna zmiana publiczności. Tak się powszechnie zawsze uważało, że polskie kino w latach 60., 70., jeszcze na początku lat 80. nawiązuje pewną szczególną więź z publicznością, opartą na takim porozumieniu, zgodnie z którym i filmowcy, i publiczność uważali, że kino jest ważną sprawą, mówiąc krótko. I w ogóle to okres PRL-u był takim okresem, kiedy artyści mogli czuć się ważni, i artyści wszelkich dziedzin, ale także i filmowi. Mianowicie władze polityczne poświęcały im duże uwagi, czytano scenariusze, oglądano filmy, jednych nagradzano, innych ekskomunikowano. No i w związku z tym z tego wynikało takie poczucie wagi. Panowało też takie przeświadczenie o tym, że kino jest ważną rzeczą, że kino jest ważną rzeczą w procesie opisu rzeczywistości, komunikacji społecznej, że od kina dużo zależy, że filmy mogą przyczynić się do poprawy rzeczywistości. Ogólnie rzecz biorąc, że kino jest bądź to formą takiej szlachetnej sztuki, bądź formą właśnie jakiejś takiej komunikacji społecznej. W każdym razie spełnia ważne role w życiu publicznym. Natomiast w mniejszym stopniu mówiono tak naprawdę o kinie jako formie rozrywki. I taki model pojmowania kina zbiegał się z taką ogólną tendencją PRL-u do tego, żeby z taką ogólną tendencją do kultywowania kultury wysokiej, można powiedzieć. PRL stawiał bardzo mocną tamę przed sztuką masową, zwłaszcza przed taką sztuką masową, nazwijmy to
niższego rzędu. Jeżeli chodzi o kino, no to było tak, że organa państwa dokonywały zakupu filmów na Zachodzie i te filmy, które kupiono na Zachodzie, one były pokazywane w kinach. Z czego się wzięła taka opinia, którą można często spotkać w pismach z lat 60. i 70., kiedy to pisano, krytycy filmowi pisali o tym, że Polska ma najlepszy repertuar filmowy na świecie, ponieważ jak gdyby zatrzymuje to wszystko, co jest mało wartościowe, co jest trzeciorzędne, co jest takimi właśnie formami kultury komercyjnej. Natomiast kupuje rzeczywiście filmy wartościowe artystycznie i to w rozmaitych okresach tak było rzeczywiście, ponieważ ciało, które decydowało o zakupie filmu, składało się z bardzo znamienitych krytyków filmowych, ludzi, którzy się na tym znali rzeczywiście. Jeżeli tylko nie wchodziły w grę względy polityczne, które po prostu nie pozwalały kupić jakiegoś filmu, to rzeczywiście znaczna część wartościowej produkcji artystycznej, zwłaszcza w latach 60. i w pierwszej połowie lat 70. do Polski trafiała. I ta sytuacja zmieniła się w latach 80. Ona się zmieniła w latach 80., ponieważ z jednej strony władza uznała, że należy dać ludziom igrzyska. W związku z tym kupowano bardzo mało filmów na Zachodzie, ale kupowano tylko i wyłącznie właściwie filmy o charakterze komercyjnym, rozrywkowym. Na to się nakładało akurat to, że w tym okresie, w latach 80. mamy do czynienia z bardzo ekspansywnym rozwojem tak zwanego kina nowej przygody, kina rozrywkowego, kina efektów specjalnych, czyli właśnie także i tendencja światowa była taka, żeby promować komercję. W latach 80. zanika to polskie kino, które polega na takim aktywnym opisie rzeczywistości politycznej. To kino, które poprzednio miało formułę kina moralnego niepokoju z przyczyn cenzuralnych, coś takiego przestaje istnieć. W związku z tym pod koniec lat 80. zaczyna panować taka konstatacja powszechna wśród polskich filmowców, że polskie kino straciło swoją tradycyjną publiczność, czyli taką publiczność właśnie, która traktuje kino jako coś poważnego, bądź to w sensie artystycznym, bądź to w sensie jakimś światopoglądowym, bądź to w sensie dyskusji na ważne tematy publiczne, że ta publiczność od kina odeszła, a przychodzi jakaś nowa, która nie wiadomo dokładnie, jaka jest. I w momencie, kiedy następuje przełom 89 roku, to ta tama, bardzo szczelna tama przed zachodnią kulturą komercyjną, masową, trzeciorzędną, brukową, która w PRL-u bardzo konsekwentnie była podtrzymywana, ta tama rozpada się w gruzy, tym bardziej, że mamy także do czynienia z jeszcze jednym elementem, mianowicie nowymi technologiami, które sprawiają, że monopol państwa w zakresie tego, co obywatele mają oglądać albo nie, ten monopol się rozsypuje. Lata 80. to jest okres wkroczenia na przykład kaset wideo. No w tej chwili to już jest anachroniczny sprzęt i nikt tego nie używa, ale w latach 80. była to wielka rewolucja, ponieważ sprawiła, że można było oglądać filmy niezależnie od jakiegoś tam państwowego dystrybutora, pożyczać je na rynku, na targowisku. I oczywiście te filmy, które w ten sposób zaczęły trafiać do Polski, to zazwyczaj były właśnie takie produkcje rozrywkowe, komercyjne, nasycone rozmaitego typu sensacjami, a więc innego typu. Na skutek tego i w 89 roku pęka ta tama już ostatecznie, co sprawia, że Polska na kilka lat staje się takim targowiskiem rzeczy, których w ogóle przedtem nie było. I to na wszystkich polach kultury, na przykład jeżeli chodzi o książki, nagle się pojawiają i to masowo na ulicach, w księgarniach pojawiają się horrory, których przecież w Polsce nie było, przedtem pojawiają się książki pornograficzne. Pamiętam z tego okresu, jak moja koleżanka szukająca zatrudnienia pytała mnie, czy mogę jej w tym pomóc, była tłumaczką z języka angielskiego. Ja nieopatrznie poleciłem takie wydawnictwo, które zaczęło wydawać wtedy literaturę komercyjną, no po czym ją spotkałem właściwie zapłakaną. Okazało się, że dano jej próbkę do przetłumaczenia, próbkę takiej bardzo brutalnej, wulgarnej książki pornograficznej. Rzeczy, których nie było przedtem, a które nagle dostały się wtedy, jak gdyby zalały ten obszar
kultury. Jeżeli chodzi o kino, to oprócz tego, że się pojawiły właśnie technologie, które w ogóle były poza wszelką kontrolą, to zniesiono system, który polegał na tym, że państwo kupowało filmy i puszczało je do kin, na rzecz takiego systemu, w którym po prostu dystrybutorzy zachodni, sieci dystrybucyjne bezpośrednio mogły wejść na rynek, co doprowadziło do tego oczywiście, że one też pokazywały filmy, które były kasowe. I na skutek tego właśnie nastąpiła totalna zmiana publiczności, która przypomina trochę to, co Ortega i Gasset pisał w roku 1904 na temat buntu mas. Ortega i Gasset pisał o tym, że nagle na horyzoncie publicznym pojawiają się ludzie, którzy gdzieś tam byli, ale jak gdyby nie byli zauważalni publicznie. I dokładnie tak samo jest teraz, że nagle sferę publiczną, sferę odbioru kultury zalewa publiczność, która jest właśnie zainteresowana no, taką tanią komercją, tanią rozrywką, sensacjami, erotyzmem. Natomiast jest właściwie zupełnie niewrażliwa na sztukę pojmowaną jako w kategoriach misji społecznej czy w kategoriach estetycznych. No i na sferę filmową przełożyło się to w ten sposób, że nagle skonstatowano dramatyczną rzecz, że widz polski nie chce chodzić do kina na polskie filmy. Te filmy, które były produkowane jeszcze w duchu właśnie takiego myślenia o kinie w kategoriach politycznych, społecznych, w kategoriach często rewindykacji jakichś starych rzeczy związanych z systemem, te filmy po prostu nie przyciągały do siebie widza masowego. Jest to okres bezprzykładnej zupełnie dominacji rozrywkowego kina amerykańskiego na polskim rynku i na polskim rynku filmowym i na tym rynku innej dystrybucji. Także polskie środowisko filmowe zaczęło nagle się rozglądać za tym, jakie filmy robić, jak z tego wybrnąć, tak? Czy polskie kino powinno zacząć robić kino komercyjne, tak? I jakie kino komercyjne, czy ma szansę rywalizować z kinem amerykańskim, czy powinno wytrwale realizować to, co pojmowano jako misję polskiego kina, a co no, po prostu nie miało swojego odbiorcy.